Dobre wieści dla kupców z Suwalskiego Bazaru. Handlowcy chcieli, aby klienci targowiska w centrum miasta nie musieli płacić za pierwsze 30 minut parkowania na przyległym placu. Przygotowali nawet stosowny projekt uchwały obywatelskiej i zabrali ponad 800 podpisów. Nad ich prośbą pochylili się radni, prezydent miasta i władze spółki Targowiska Miejskie, która włada bazarem w Suwałkach. Dziś zarząd spółki postanowił wyjść naprzeciw oczekiwaniom i uznał, że pierwsze 30 minut parkowania będzie bezpłatne, mówi Zbigniew Walędzewicz, prezes Targowisk Miejskich. W kwestii parkingu propozycja pierwsza była, żeby za 30 minut pierwszego parkowania, pierwszych minut oczywiście, opłata wynosiła 50 groszy. Ze względu na to, że liczne wnioski kupców oraz klientów dotyczące parkowania do 31 minut były formą bezpłatną, zarząd spółki przy akceptacji Rady Nadzorczej wyszedł naprzeciw oczekiwaniom i zasadniczo od 1 października parking ruszy. Pierwsze 30 minut będą bezpłatne. Władze wprowadzają opłatę, aby udrożnić ruch na parkingu. Chodzi o to, żeby klienci nie pozostawiali aut na wiele godzin i nie blokowali miejsc. Dlatego Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, zastrzega, że jeśli parking będzie niedrożny, to trzeba będzie wrócić do opłat. Kupcy wychodzą z taką propozycją, że te pół godziny będzie bezpłatne. Być może jest to dobre rozwiązanie i to spowoduje, że ten klient za długo tam spacerować nie będzie. Po tym bazarze będzie szybko wyjeżdżał z niego, żeby nie zapłacić tej opłaty. Myślę, że to jest rozsądne rozwiązanie i trzeba spróbować. Natomiast jeżeli po takim rozwiązaniu za ileś tam miesięcy dojdziemy do wniosku, że niestety jest problem, to wtedy prawdopodobnie trzeba będzie te opłaty wprowadzić. Jednocześnie włodarz podkreśla, że miastu nie chodzi o dodatkowe wpływy z parkowania, tylko o porządek na parkingu. Jeszcze dodatkowo chcę podkreślić, tu nie chodzi o to, żeby miała spółka dodatkowe środki finansowe. Tu chodzi o to, że chodziło nam o to, żeby uporządkować, ucywilizować ten parking, a z drugiej strony zwiększyć rotację. Jeżeli te pół godziny idzie w tym, widzę, że w tym kierunku, to uważam, że tak trzeba zrobić.